tej strony Zuzia. I teraz pewnie niektórzy z was przeżywają szok. Gdzie jest Zuzia i gdzie są jej włosy? Ja sama nie wiem, co tu się stało. Ale nie to jest istotą dzisiejszego filmiku. Istotą są wyniki konkursu, na które tak czekacie i ja też. No przyznam się szczerze, trochę mi zajęło jakby podjęcie tej decyzji. Było to dla mnie bardzo trudne, bo wszyscy z was zrobili tak piękne prace. Bardzo wielki miałam dylemat po prostu. Nie wiedziałam, kto ma wygrać. Głowiłam się. Musiałam wręcz pytać o pomoc przy tym wyborze, bo naprawdę już miałam taki mętlik w głowie i chciałabym wam wszystkim po prostu dać prezent. Bo wszyscy daliście z siebie naprawdę wiele przy tym konkursie i nie spodziewałam się waszej pomysłowości i w ogóle nie spodziewałam się, że tyle dostanę prac i naprawdę dostałam ich dużo i mimo takich przeciwności, że ten mail nie działał i że musieliście mi wysyłać na Face'a i że trochę było takie zamieszanie, to i tak tych prac było bardzo dużo. Poprzez rysunki, do wierszy, opowiadań, dostałam nawet piosenkę. Strasznie, strasznie to jest miłe. Było bardzo wiele też takich prac manualnych, typu na przykład rzeczy zrobione z arbuza, albo na przykład arbuz zrobiony z takich, nie wiem, z jakichś takich elementów różnych, plastikowych takich. To w ogóle byłam w szoku, że jesteście tak kreatywni i pomysłowi. I też dlatego wybór był ciężki, bo nie chciałam jakby faworyzować tylko jednego jakby gatunku. Dlatego wybrałam trzy różne prace z trzech różnych dziedzin, żeby było sprawiedliwie. Także nie będę już przedłużać, naprawdę jeszcze raz wam serdecznie dziękuję i bardzo mi jest miło. Najchętniej z waszych prac zrobiłabym sobie ścianę i ją całą obkleiła waszymi pracami, bo naprawdę są bardzo, bardzo ładne. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję po raz tysięczny. No i co, przechodzimy już do wyników, bo nie ma co trzymać was tutaj w napięciu. Pierwsza praca, jaka wygrała, jest to GIF. I to była jedyny jakby GIF, bo animacje też już jakieś inne dostałam, ale ten obrazek, ten GIF, to po prostu jestem cała ja. On jest, niby jest prosty, jest kilka kresek dosłownie, ale on ma coś takiego w sobie, on mnie idealnie po prostu odzwierciedla. Tam jest taki kalendarz, tam zmieniają się daty i moje włosy się zmieniają i są nawet dredy. I bardzo, bardzo mi się przypodobała ta praca, bo jest taka minimalistyczna, ale w niej jest całe sedno o mnie. I bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobała. I tutaj ta praca wygrała zestaw numer 1. Także serdecznie gratulacje. Druga praca wygrana jest to rysunek. I jest to rysunek, który urzekł mnie najbardziej, ponieważ on ma, jako jedyny miał tak dużo detali, tak dużo, bardzo precyzyjny był. Ma dużo takich szczegółów, nawet jak się tak przybliży go, to widać właśnie każdą kreskę, kropkę, to jest niesamowite. I on też bardzo mi się spodobał, bo jest taki fantastyczny, trochę jest taki zainspirowany jakby mną, bo mamy tam elfie uszy, mamy takie włosy czerwone, wianek. Naprawdę ta praca jest bardzo ładna, taka magiczna. Bardzo, bardzo mi się spodobała. I ten zestaw wygrywa. Ta praca wygrywa zestaw drugi. I ostatnią pracą z innej dziedziny. Mieliśmy animację, mieliśmy rysunek. Chciałam też wyróżnić makijaż. Ponieważ ja wiem, jak trudno jest wygrać w ogóle konkurs makijażowy. Wiem, że nie jest to, że jest to nie lada wyzwanie i raczej makijaże nie są doceniane. A ja widzę w tym makijażu arbuza. Bardzo mi się spodobał ten makijaż. I chciałam właśnie też wyróżnić osoby, które robią makijaże, które się tym zajmują, które to lubią, które się tym pasjonują. Dlatego zestaw tutaj niestety nie podałaś mi, jaki byś zestaw chciała wygrać. Dlatego mam nadzieję, że nie obrazisz się, jeżeli wybiorę, wygrasz zestaw trzeci. Także wszystkich zwycięzców proszę o to, aby mi wysłali no po prostu na Messengerze swoje
dane do wysyłki, żebym mogła wam zrobić już paczki, wysłać i zamknąć temat konkursu i żebyście już w końcu mieli te nagrody, bo już czekacie i czekacie. I ja jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze w niejednym konkursie weźmiecie udział. Mam nadzieję, że na moim kanale jeszcze będzie wiele szans na to, aby wygrać. Także ja już z wami żegnam i bardzo wam dziękuję. I do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!